Dzień dobry Państwu, kłania się fotograf i redaktor Milko. Jest dzisiaj 12.04.2014, jest dzisiaj sobota. Jesteśmy na drodze do Państwa, do Pana, do hotelu SPA, Pana Dionizego. Idziemy właśnie sprawdzić, ile zostało zrobione tak zwanej drogi rowerowej od Hadesu. Zostało pociągnięte to dalej i dzisiaj właśnie sprawdzimy, ile to zostało zrobione i w ogóle jest cudownie. Lubniewice stają się bez barier. Sympatyczne jest to, że można się poruszać. Jest to przyjemne, sympatyczne i bardzo radosne. Jeżeli mi stan zdrowia pozwoli, to może przejedziemy całą drogę od nowej części aż tam na Zamkową i wrócimy na ulicę Świerczewskiego. Więc filmik będzie trwał dotąd, aż po prostu się nie skończy pojemność akumulatora. Więc skłania się Państwu jeszcze raz redaktor, fotograf i redaktor Norbert Milko. Mylą mi się te funkcje, ale to nie szkodzi. I właśnie tu już jesteśmy na zjeździe do SPA, ale my to sobie po prostu miniemy, bo my musimy zjechać aż tam na dół. No to nic, to sobie, to jest właśnie ten hotel Pana Dionizego, jest dość sławny i mam nadzieję, że jego sława nie przeminie, że tak to powiem. Jest to duże wyróżnienie dla nas. Zresztą to wygląda tak, a my sobie teraz, Szanowni Państwo, zjeżdżamy sobie na dół, bo to jest boczna droga po prostu. I sobie jedziemy. No jest to ryzykowne, dlatego muszę bardzo wolno z górki. Tam, gdzie Polbruk, tam jestem i ja. I to mi się po prostu podoba. Jest przesympatycznie. O! Zaraz Państwu pokażę. To jest... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No proszę, mówię, tam gdzie Polbruk, tam jestem i ja. T-
to akurat wjeżdżamy na starą część chodnika, która została zrobiona w poprzednich latach, a teraz zostało to dalej pociągnięte dzięki obecnemu panu burmistrzowi Tomaszowi Jaskule. Tak jak mówiłem, tam gdzie Polbruk, tam jest i Norbert. Proszę? A, dzień dobry. Zamyśliłem się, przepraszam. Nie ma problemu, hejka. Jadę sprawdzić teren, gdzie jest dalej zrobiono. No to ta polerków, ta. I tu już nawet, tu już jedziemy po nowej części. I tu już ta była nowa, stara i nowa są dwie części połączone. Więc no wiadomo, że jest węższy i trzeba umieć po prostu dostosowywać bieg. Dlatego jadę sobie, to już jedziemy po nowej. Dzień dobry. Tu akurat, gdzie jest szerzej, to ja zawsze wyjeżdżam trochę. O proszę. Czyli co? Jedziemy sobie, proszę państwa, już koło hotelu i zobaczymy to, jak to dzisiaj jest daleko zrobione. Ale jeszcze wspaniały widok na Lubniewickie jeziorko, ponieważ tu jest taka, powiedzmy, że zajezdnia jest trochę szerzej, to więc ja to wykorzystuję. Tak jak mówię, trzeba dostosowywać bieg po prostu do warunków jazdy i nie spieszyć się. Przede wszystkim nie bać się tego, że coś się stanie. Sporo jest tego zrobione. Sporo jest tego zrobione, muszę zwolnić troszkę, bo już się nam teren kończy, czyli mamy do tego momentu. No i dobrze. Aha. No i super. I teraz sobie nawrócimy powolutku i jedziemy sobie z powrotem, szanowni państwo, ale pojedziemy sobie przez most, tak jak to leci połączone, więc będziecie państwo mogli sobie zobaczyć, ile zostało dobrego zrobione. To jedziemy już po nowej części, z powrotem.
to jedziemy jeszcze po nowy, tam zaraz wejdziemy na starą, pojedziemy sobie przez most i zobaczycie Państwo, jak to jest dużo zrobionych tych ścieżek. Zresztą Lubniewice rozkwitają, ja to widzę każdego dnia i każdej nocy, więc tu mnie już nic nie zaskoczy po prostu. Nic mi nie robi, to nie będę krzyczał. A że jest fajnym człowiekiem. I sobie jedziemy tędy. Sorry, przepraszam, bo suma summarum powinien chociaż się przywitać, kuźwa. No nie szkodzi, nic się nie dzieje. Sorry, przepraszam, mówię. To... A za co? Nie, bo... To ja jestem wdzięczny. Nie, bo ja mówię ten, za tego, za facetę z instalacją elektryczną i Norbert, ty wiesz, że ten, nie? Ale to nic się nie dzieje, nie? Dobra, na razie, chłopaki. Ejka. Zapomnij się tam. Tak, tak, tak. Daj. Daj malutki. Co tam znowu się toczy? A oni mają prawo tędy jeździć? Tak, tak, tak. Marcina jest. Co jest? Ona chce... Z Bopru mają prawo. Dobra, ona chce tu przejechać, czy jak? No co tu wjechać? Dobra, to mów. Czy trzeba mówić? Przepraszam. Przepraszam bardzo, wyprzedzę Państwa. Dziękuję i życzę zdrówka. I jedziemy sobie, Szanowni Państwo. Tak, zobaczycie Państwo, ile jest po prostu tego fajnego. To jest po prostu oaza ciszy, radości i nieustannej miłości. Postaram się to wszystko jednym ciągiem pokazać, dlatego nie wyłączam kamery. Jak się uda, to dojedziemy do końca. To tak to Państwo wygląda, nie? Muszę troszkę przyspieszyć. Jeżeli mamy... mieć na całości. O, tu ktoś wreszcie zrobił porządek sympatyczny. Aż fajnie. To są takie momenty. Często tu z tatą chodziliśmy, jak jeszcze byłem małym szkrabem. Tata zresztą to przepowiedział, że tu kiedyś będzie chodnik i tak dalej. No i to się spełnia, to co rodzice mówili. I że Lubniewice wrócą do dawnych czasów turystycznych i będą rozkwitały, czego ja życzę, bo że tak powiem mieszkam tutaj od urodzenia i nie zamierzam się stąd nigdzie wyprowadzić. Jest tu radośnie, sympatycznie, kolorowo. Troszeczkę podgonimy, bo mamy spory kawał. Tu akurat się zaczynają. Dzień dobry. O, dziękuję Państwu pięknie. Pan tak podobny do Morzyków. No bo ja z rodziny Morzyków. Tak? A Stasiek żyje? Żyje. Tak?
żyje. Stachu może tak. Janek może nie. No tak, nie, Stasia, bo ja Stanisławem pracowałem kiedyś. Aha. Aha, no to widzi pan. Przepraszam bardzo, życzę zdrówka. Ta pogoda mi się nie podoba, więc muszę gnać. To jest właśnie to. Szczerze mówiąc, niektóre miejsca wymagają korekty. Ale to nic. Tutaj, szanowni państwo, mamy kolejne zejście nad jezioro z góry i my sobie dalej jedziemy. Trochę zarzuca, bo są nierówności, ale to ma swoje plusy i minusy. Dobrze działa na kręgosłup. Szczerze mówiąc, to dawno tu nie byłem. O, trzeba zwolnić, bo jest nierówno. Tego się właśnie obawiam. I jedziemy sobie. Dalej. Tu już mamy ostatnią prostą do mostu. Dzień dobry. Przypominam, że idziemy cały czas tym samym jednym chodnikiem. A wyjdziemy na Zamkowej.
Dzień dobry. Po prostu jest powypychany chodnik poprzez korzenie, ale i tak jest cudownie, bo inne lata to nie było dostępne. To już widzimy ten most i my zaraz na niego to trzeba będzie no. Nie, jeszcze na razie. I to jest... Tu jest jeszcze, szanowni państwo. Może sobie wyjdziemy. Zobaczymy. Tu jest jeszcze... Szanowni państwo, Park Miłości, który też powstał. Wszystko się robi po to, żeby turyści byli jak najbardziej zadowoleni, radośni, mieli swoje miejsca, do których by chcieli powracać i tego byśmy sobie życzyli, żeby ich powracało jak najwięcej. Także to jest ten Park Miłości. Ja tutaj akurat mam taką wysepkę tutaj, to się zaraz nakręci. Tak, i tak to powstało właśnie. To też za inicjatywy naszego pana burmistrza. Tu po prostu kiedyś było paskudnie, niedostępnie. A teraz się zrobiło sympatycznie, radośnie i z tego się cieszę, no ja się cieszę z każdego kawałka Polbruku nowego, tam gdzie mogę dotrzeć, tam jestem. Poza tym, szanowni państwo, ja nie zamierzam się wstydzić swojej niepełnosprawności, uważam. Tu nawet piszę proszę bardzo i jedziemy sobie dalej. Tutaj, co mówiłem, przejechaliśmy i wchodzimy sobie na ten chodnik i jedziemy sobie dalej, a tak to wygląda, szanowni państwo.
Tak to wygląda właśnie. Taki kawał żeśmy już pokonali. No i nawracamy i jedziemy sobie dalszym ciągiem przez most. I wyjdziemy sobie. Dobrze, dobrze, ja zjadę. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. I pokonujemy sobie... Tu są rzeźby też, które powstały. Jest to z tym... O! Moje stare drzewo ścieli. Ja to nazywam drzewo wspomnień. Sympatycznie, sympatycznie. Dawno nie byłem. I wchodzimy sobie... Tu właśnie widzimy... To wygląda tak. Taki kawał żeśmy pokonali. To wygląda sobie. Ostatnie ujęcie sobie na wodę przed mostem. I jedziemy sobie dalej, bo już jest... To już ta godzina? Ten most został też nowy, zrobiony parę lat temu. Z czego się bardzo cieszę, bo poprzedni się już po prostu chwiał i tak dalej. Było to ryzykowne, no ale... Kto nie ryzykuje, ten nic w życiu nie ma. Właśnie sobie jedziemy przez ten most. Ja trochę przyspieszę, bo ja nie lubię być na moście. Chociaż tu nie ma żadnego niebezpieczeństwa, ale to jest woda, to jest żywioł. Już połowa. Tam za mostem w prawo też jest polbruk. Dlatego mówię, Tu jest park, w którym się mieści, w tym parku się mieści zamek. Niestety nie powiem Państwu, z którego roku, bo już nawet nie pamiętam, ale to wszystko należy do zamku. Także to jeszcze
O, muszę przyspieszyć. To jest brama wjazdowa, przez którą się kiedyś tylko wjeżdżało do zamku. Na tym koniec, szanowni państwo, kończę film. Jest dzisiaj 12.04.2014. Kłania się państwu redaktor fotografii, redaktor Norbert Milko.